Witajcie w kolejnym odcinku Budowli. Dziś nagrywam jak z drugą osobą, z bratem. Tak, z moim bratem Bartkiem. Bartek, powiedz coś. No, cześć. Ja przedstawię Paula, Szybowskiego i Bartka. Będziemy walczyć potworami, albo nie. Gdzie wybierasz? Bartek, nie mogę się nie wygłupiać. Dobra, słuchajcie, Bartek lubi się wygłupiać, a więc tak. Nie. No, nie. O, tutaj jest. Zrobię się widzialny. No. No więc, dziś na budowlach trochę się pobawimy. Śniegiem. Tak. Tutaj iglo mamy, które ja zbudowałem przed chwilą. Bartuś. Bartek, nie bawimy się teraz śnieżkami. A więc tak. Mamy tutaj iglo, które zbudowałem. Nie ma tajnego przejścia jak prawdziwe iglo w Minecraft, ale iglo zawsze są fajne. No. Właśnie. W poprzednim odcinku tutaj właśnie budowaliśmy tą kolejkę tutaj. Bartek, po co rzucasz śnieżkami? Przecież one przez... Dobrze. Nie wiem, co można by tu jeszcze zbudować. Śnieg. Może drugie iglo. Albo jakiś śnieżny dobek. Na przykład tutaj. Buduję. Albo zrobimy śnieg budynka. Bartek, nie przeszkadzaj. Może zrobimy tu, zrobię tutaj jakieś śnieżne drabinki. Znaczy nie drabinki, tylko śnieżne schody. No, będzie się schodzić ze śniegu. Będzie się schodzić do śnieżnej kryjówki, która będzie tutaj. I będzie taka pochodnia. Co, Bartek? Tu będzie taka kopalnia. Nie, tu będzie, Bartek, śnieżna kryjówka. Oj, sorki. Dobrze. A mogę tutaj? Tak, możesz położyć trochę śniegu. No, to będzie nasza fajna śnieżna kryjówka. Ten odcinek będzie taki luźnym odcinkiem. Przepraszam. Tak. Bartek, nie, to się, Bartek, to będzie się teraz topić. Dawaj takie. To nie będą topić. No, fajna śnieżna kryjówka. No wiem, Bartek, ale musi być. Czyli go nie słyszycie, bo możecie nie słyszeć Bartka, bo dość cicho mówi. On zapytał, że ta pochodnia nie świeci bardzo. Tak. A więc luźny odcineczek. Tutaj jest to wejście. Tutaj ma być wszystko ze śniegu.
No. I tyle. I tak. Rzucać. O tak. Hi, hi, hi. Bartek, nie rzucaj. Masz, Bartek, niszczyć ściany i robić, żeby było ze śniegu. Ta śnieżna kryjówka ma być cała ze śniegu. Może będzie tutaj, nie, tutaj będzie trochę mniejsza. Tutaj będzie ogólnie śnieżna kryjówka, tam będzie już troszkę takie mniejsze pomieszczenie. Nie będzie tam, okej? Okay? Bartek, nie dawaj tutaj! Nie takiego czegoś, nie dawaj. Ja tutaj daj śnieg. Dobra. I tutaj może być łóżeczko. Drugie łóżeczko. I piecyk jakiś, żeby było ciepło. Będzie jeszcze to takie? I będzie jeszcze skrzynia. To nie tak. Może trapet będzie. No albo nie, już sobie tak. Przepraszam. O. Dobra. Ja chcę mieć... A ty polowo. To będzie nasza taka śnieżna kryjówka. No. Będzie bardzo miła. No ten... Takie coś nie może być. Jeżeli ktoś nie ogląda poprzednich odcinków budowli, to polecam, bo są fajne. No, właśnie. Mogę mieć suriwal. Tak, Bartek, już włączam ci suriwal. A co działem na opieką. No, ale dziś mamy się szczególnie zająć tutaj tym. Właśnie. Może jeszcze trochę pójdę do tej naszej, do tej śnieżnej kryjówki. To będzie taki. Śnieżna kryjówka, fajnie. No, tak teraz tego się nie da otworzyć. Oj, to musi być czasem. O, jak tu ciemno. Pobija. No ładna ta śnieżna. Bartek? Co? Miałeś nie robić siebie głupka. Ojdź. Dobrze, a teraz może na koniec odcinku powalczymy na śnieżki. Ja już nie chcę mieć sieci, kolego! Dobra, Bartek, jesteś moim bratem, nie masz mówić kolego. Ojdź. Zapierniałem. Jeszcze jest. Tak miałeś nie mówić brzydkich słów, choć pewnie tego nikt nie usłyszał, ale pamiętaj, nie wolno mówić brzydkich słów. Nie śmie. Wiesz, Bartek, sobie bardzo dużo śnieżek, bo będzie walka na śnieżki, ale tylko śnieżki. Będę mieć tak dużo. I będziemy na suriwalu. Okej. Zaczynamy. Gdzie jesteś? Ej, czemu się nie bijemy? Czemu
to nie działa. A, bo mamy zbroję. Chyba. Powiem. Zdejm, Bartek, swoją zbroję. Muszę rzucić to. Nie musisz. Dobra. No. Zobaczmy, czy teraz działa. No też nie działa. To zobaczmy, czy jest player kontra player. Nie może ustać player kontra player. Czemu nie działa? Nie wiem. Może jesteśmy na peacefulu. No tak, jesteśmy na peacefulu. Dobra, to walczymy z wieśniakami. Ej, a potem postawimy. Tylko głupki, Bartek, tylko te zielone, czyli głupki. Co ty robisz? Niechcący. Bierzemy choinkę, okej? Chwilę go zabiję. Kiedy się zabijesz wreszcie? Wieśniaczku, kiedy się wreszcie zabijesz? Trzeba tak długo trzeba się rzucać śnieżkami. Te wieśniaki są bardzo silne. Naprawdę wieśniaki są bardzo silne. Wieśniak to jest super silny. Jezu, aż się go zabiłem. Szkoda, że mogliśmy się rzucać. No chyba na tym kończymy. Nie! Te śnieżne szaleństwo. Bartek. Polecimy jeszcze. Bartek, skończmy już te śnieżne szaleństwo. A więc... Do widzenia.